godziny później, o godzinie 18:30, wystartują dziewczęta oraz rocznik 2002-2003. 35 na zakończenie. Planujemy przeprowadzić dekorację najlepszych zawodników. Proszę Państwa, organizatora. Rocznika 2006 młodszy, a także z rocznika 2005 i 2004. W turnieju czterech skoczni zajmował miejsca piąte, siódme i dziewiąte. W słynnym wolnym korku w Norwegii zajął czwarte miejsce. To był, na ówczesne czasy, to był Adaś Mały, jeżeli można było to tak klasyfikować. W turnieju czterech skoczni przed ostatnim miejscem Bischofshofen prowadził w całym turnieju. W pierwszym skoku bodajże pobił rekord skoczni, natomiast w drugim skoku upadł i zajął wtedy piąte. To pamięć i żeby dzieci, które uczą się skakania w naszym klubie, żeby miały wzór do naśladowania, a jest to wzór bardzo, bardzo dobry. Może po przerwie, jeżeli będzie zakończenie, to chciałem Państwu powiedzieć, że w naszym klubie i wśród tych zawodników, którzy startują dzisiaj, mamy zawodnika Jana Habdasa, który podobnie jak ileś lat temu w Bakunie Nikiel zdobył tytuł mistrza świata na Grand Prix dzieci w Ruppolding. Bardzo, bardzo dużo.